Cześć, dobry wieczór. Witajcie astroprzyjaciele na kolejnej transmisji na żywo z obserwacji nieba. Z kim się dzisiaj widzimy? Mamy już 459 osób na tej transmisji, pomimo tego, że jest dopiero czwartek, a może już czwartek, w końcu czwartek to taki mały piątek i pewnie jesteście niektórzy nieco odważniejsi, jeśli chodzi o jutrzejsze niewyspanie w pracy. Bardzo mnie to cieszy, że tak licznie rozpoczynamy tego live'a. Oczywiście ze mną napisał Marcin. Witam Marcina, witam Ludzka, fajny gość, Marcin Karczewski, Kamil Life 398, DJ Cut, Enter Install, Paweł K, Blanka Mrowicka, Artur Rękiewicz, Skajku był Madzia Rydak, Rafał, Zbigniew Zysk, przepraszam, Zbyszek i Lanzo. Ze wszystkimi nie zdołam się przywitać, ale naprawdę bardzo się cieszę, że rozpoczynamy z tak wysokiego pułapu. Zresztą od jakiegoś czasu to już jest norma, ale proszę was też o to, abyście wcisnęli w tej chwili łapki w górę. Jeśli mi dobrze życzycie, bo to, czy ta transmisja się podoba, czy nie, będziecie mogli ocenić dopiero później. Na pewno przypomnę wam o tym, że możecie tę transmisję oceniać w bardzo szybki, prosty sposób. Nic was to nie kosztuje, a mi pozwoli dotrzeć do szerszego grona miłośników astronomii, a im pozwoli się dowiedzieć o tym, że taki kanał jak Astrolife istnieje, na którym obserwujemy niebo na żywo i relacjonujemy sobie to, co na niebie się dzieje. Dzisiejszy live to troszkę porwanie się z motyką na słońce. Mamy prawie pełnię, 83%, no dobrze, troszkę do pełni jeszcze brakuje i próbujemy złapać kometę. Teoretycznie no nie powinno się tak robić, ale w praktyce Frania nieraz pokazała, że nawet przy prawie pełnym księżycu jest w stanie wyciągać niesamowite detale z obiektów głębokiego nieba, nawet takich, które są blisko księżyca, a dziś srebrny glob jest dość daleko na niebie od obiektu, który nas docelowo interesuje, chociaż oczywiście też zerkniemy sobie w inne miejsca nieba, ale dziś Frania, a nie wiem, czy ktoś z was jest w stanie odgadnąć, w którym kierunku w tej chwili skierowany jest nasz teleskop. Czekam na odpowiedzi. Może ktoś zgadnie, w które dokładnie miejsce. A ja przy okazji zerknę, kto jeszcze z nami jest. Korabinka, witam. Adam zauważył, że w górę. Brawo, ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Mariusz Suchowolak mówi na południe. Mała niedźwiedzica, Dareczek D. Jako pierwszy trafił. Paweł K. Gdzieś w smoka. Paweł, byłeś blisko, ale jeszcze bliżej był Dareczek D. Tak, Frania jest w tej chwili skierowana w kierunku małej niedźwiedzicy i jeśli sobie teraz tutaj znajdę mój wskaźnik, będę mógł wam pokazać. Tu mamy gwiazdę polarną, tutaj mamy dyszel małego wozu i gwiazdy tworzące asteryzm małego wozu lub też konstelację małej niedźwiedzicy. Tam w tej chwili nasz teleskop jest skierowany, a konkretnie, moi drodzy, skierowany jest na gwiazdę polarną. Także, to jest chyba... Nie, kiedyś już oglądaliśmy gwiazdę polarną, to była na jakiejś zdalnej transmisji, ale to jest jedyny taki moment, w którym Frania jednocześnie pracuje i nie pracuje. Montaż jest niemal nieruchomo. Dobrze, że ona nie kombinuje z jakimiś obrotami w takim miejscu. Jak dobrze wiecie, z różnych live'ów najgorszy dla niej jest zenit. Paweł zauważył, o, najjaśniejsza gwiazda, właśnie tak. Ale przejdźmy teraz do tego, co miało być pokazane wcześniej, czyli program Stellarium, bo co się dzisiaj na niebie dzieje? Mamy wspaniały, piękny wieczór 29 czerwca 2023 roku, godzina 23:13. Powiedziałem wieczór? To dobrze powiedziałem, bo nocy dzisiaj nie będzie. Ta transmisja miała być od godziny 22:45 i tak przesunąłem ją jeszcze troszkę o 15 minut, żeby poczekać na to, aż się ściemni. Nie do końca to nawet chyba było mądre, bo przy tym dzisiejszym księżycu to już ciemniej raczej nie będzie. Chociaż obiekty, które nas interesują, to znaczy przede wszystkim ta kometa jest po stronie północnej, a tam jeszcze jest delikatna poświata, więc jeśli chodzi o tę kometę, to jednak lepiej, żebyśmy jeszcze troszkę się
wstrzymali, bo Księżyc jest widoczny w konstelacji Wagi blisko gwiazdy Zuben El Genubi. Nie wiem jak u Was, napiszcie jaką macie pogodę i czy jesteście w stanie gołym okiem gwiazdę Zuben El Genubi zobaczyć. A jeśli macie lornetkę, to skierujcie tam lornetkę, wystarczy taka niewielka 10x50 i zobaczycie, że jest to gwiazda podwójna. Podobno osoby obdarzone znakomitym wzrokiem są w stanie te gwiazdy rozdzielać bez pomocy przyrządów optycznych. Księżyc, faza 83%, Waga już niziutko pod ekliptyką, a schodzić będzie jeszcze niżej. Będę wracał często i przypominał o filmie Bardzo niskie pełnie. Z niego dowiecie się, co będzie działo się z orbitą Księżyca w ciągu najbliższych 2-3 lat. Myślę, że to jest ciekawy film. Może nie sam film, ale samo zjawisko precesji węzłów doprowadziło do tego, że będziemy mieli naprawdę bardzo niskie pełnie w przyszłym roku latem i bardzo wysokie zimą. I to jest coś dziwnego, coś ciekawego, bo zazwyczaj w taki sposób tego nie obserwujemy. I dlatego zdecydowałem się na tego live'a, bo mamy Księżyc nisko na południu, a obiekt, który nas interesuje, czyli kometa E1 Atlas, jest tutaj w pobliżu, dokładnie w tym miejscu, w Małej Niedźwiedzicy. Ona jest jaśniejsza niż podaje Stellarium. Stellarium ma tutaj 14,6 magnitudo. Nie, to jest około 10 magnitudo. Marcin Wierzbicki zauważył, że jestem mistrzem clickbaitu z tą dzisiejszą transmisją, z dzisiejszą miniaturką. To nie do końca tak miało być, że to jest clickbait, ale po części, bo chciałbym Was właśnie wyczulić, wyedukować i troszkę wychować, że tak naprawdę zielone komety są zawsze i wszędzie i to jest clickbait i nie jest, bo to jest naprawdę zielona kometa widoczna na nocnym, letnim niebie. Nie ma absolutnie żadnego przekłamania ani nadinterpretacji w tym, co napisałem. Właśnie, Dominik Tomczyk zwrócił uwagę, czy są u mnie obłoki. Ja nie widziałem. Dominik Skórzok napisał: widać też, widać fajnie, też wykorzystuje pogodę z 200 PA. Świetnie, Dominik. Powitać załogantów Astro Live, pisze Rafał Osman z Podlasia, Bielsk Podlaski. Pozdromat, pozdrawiam Rafał, dzięki, fajnie, że wpadłeś na naszą transmisję. Czy dzisiaj tylko kometa, czy coś więcej będzie oglądane? Napisał Gib Giblantar. Nie no, na pewno coś więcej, bo tyle się narozkładałem tego sprzętu, że jednak szkoda byłoby po jednym obiekcie, szkoda by było, aby rozkładanie i składanie trwało dłużej niż transmisja, ale to też nie jest tak, że każda musi trwać miliony sekund. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że dzisiejsza noc no jest jednak nocą bardzo króciutką. Mamy 23.16 i około półtorej godziny dzieli nas od najciemniejszego momentu tej nocy, czyli od północy słonecznej. Wszystkim nam przydałby się taki wzrok, żeby rozdzielać gwiazdy podwójne, napisała Ola. Dobrze, ja sobie zerknę w naszą grupę Astrowiedza, bo ja widzę, że tam relacjonujecie pojawienie się obłoków. I tak, Dominik Tomczyk napisał, potwierdzam, widać obłoki, centralna Polska widać. To ciekawe naprawdę, ja nie widziałem wychodząc, ale u Dominika na zdjęciu widzę dosyć delikatne. Adam Kusiak, Adam z okolic Kielc, też delikatne. Słuchajcie, więc jeśli macie możliwość zerknięcia na północny horyzont, to sprawdźcie i dajcie znać. Na naszej grupie Astrowiedza jest taki wątek. Obłoki srebrzyste, SWO i tam warto sobie śledzić ten wątek, włączyć powiadomienia w nim, bo jeśli tylko pojawiają się obłoki i ktoś daje o tym znać, to od razu dostajecie powiadomienie, że są widoczne. Teraz tutaj widzę, że się pomyliłem. To nie Dominika było zdjęcie, tylko Wojciecha Nadziałka. To też okolice Kielc, jeśli dobrze kojarzę. A co tam słychać w komentarzach? Czy widzicie, czy nie? Andrew W. Bardzo delikatne, ale właściwie tylko na zdjęciach Małopolska. A, okej, ale Małopolska to już południowa część kraju i jeśli tam widać dobrze, to znaczy, że centrum i północ może mieć je ładniejsze. Chociaż na północy jeszcze może być zbyt jasno.
Hackeruman, skoro czekamy nam kometę, to może jakaś mgławica planetarna albo coś. Jasne, jasne, za chwilkę sobie spojrzymy na coś. W ogóle możemy rozpocząć od samej gwiazdy polarnej, która, nie wiem czy wiecie, ale one są dwie, a tak naprawdę trzy. Jeśli pamiętacie odcinek na temat gwiazdy polarnej, a jeśli nie, to naprawdę go polecam, jeden z fajniejszych filmów, który mi się podoba, bo mi ogólnie mało rzeczy się podoba, ale z tego odcinka jestem naprawdę bardzo zadowolony i wystarczy sobie wpisać... No tak, ja jestem największym krytykiem własnej pracy, więc tak to już jest. Polecam sobie wpisać Gwiazda Polarna, Astrolife i możecie tam troszkę informacji na temat tego obiektu zasięgnąć. Dlaczego ona jest tak ciekawa? Może ją sobie najpierw wyśrodkuję w kadrze. To nie jest obiekt typu latarnia morska, który służyć ma wyłącznie do ustawiania montaży, ale samo jego obserwowanie też daje sporo frajdy. Po pierwsze, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że jeśli zejdziemy troszkę z jasności, to już widzimy je dwie. Gwiazda polarna to układ wielokrotny. Tutaj mamy jaśniejszy składnik, który obiegany jest przez mniejszego towarzysza. Tych już nie rozdzielimy. Mamy gwiazda polarna AA i AB. Ta AA, którą widzimy, jest, jeśli dobrze kojarzę, 45 razy większa od Słońca. To jest taki żółto-biały olbrzym, klasyczna cefeida, jedna z najbliższych cefeid w pobliżu Ziemi. Natomiast tutaj ten malutki składniczek to Polaris B, czyli mniejsza gwiazda ciągu głównego obiegająca składnik A. I żeby było ciekawiej, to nie potrzeba wcale zbyt dużego teleskopu, aby móc je rozdzielić. Odległość kątowa, separacja kątowa pomiędzy tymi składnikami wynosi 18 sekund łuku. Tak to właśnie się prezentuje. Także rozpoczynamy od gwiazdy polarnej. Tam w pobliżu Małej Niedźwiedzicy, może nawet i w Małej Niedźwiedzicy, jest też bardzo ciekawa mgławica planetarna limonka, czy plasterek cytryny, plasterek limonki. Też chciałbym na nią zerknąć. Wolfgang Amadeusz Mozart, dobry wieczór wszystkim, coś mnie ominęło. No troszkę już cię ominęło, powitanie. Kilka słów o gwieździe polarnej. Ile mamy osób? 705, jesteście niesamowici. Rafał napisał, łapeczki dla Mattiego, to nic nie kosztuje. Dziękuję, Rafał. A Marcin napisał, dokładnie, często przy alignacji na polarną można już dostrzec jej dwoistą naturę i to bez specjalnych zabiegów czy powiększeń. Marcin Kusz, pozdrawiam cię serdecznie. Właśnie fotografuję 8-8 godzinę materiału pętli łabędzia. Z przyjemnością oglądam ten live. Pozdrawiam Marcin, życzę wspaniałych rezultatów. Domyślam się, że dzisiaj zbierasz H-alfa, no bo w taką noc to chyba niczego innego, z niczym innym nie powalczysz. Julia Wierzbicka, cześć, witam cię serdecznie. Jarosław, aha, Mikołaj pisze, co masz na myśli nowy księżyc? Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o księżyc powracający chyba po nowiu. Ale to się mówi młody księżyc raczej. Nowy, mówi się młody i stary, nie nowy i stary. Mam nadzieję, że to, że w tym kontekście to chcieliście, o tym rozmawiacie. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Zobaczcie, jak tylko wystartowaliście z kliknięciami, to mamy już tutaj ponad 700 osób. Godzina 23.23. Bartek Mróz. Siemanko Mateusz, nie przywitałeś się ze mną, ale nie szkodzi, bo wiem, że bardzo dużo osób pisze. Słuchajcie, no właśnie takich widzów po prostu życzyłbym sobie najbardziej. No Bartek, przepraszam, naprawdę nie chciałem, poprawię się przy kolejnej transmisji, witam cię oczywiście serdecznie, ale tutaj atmosfera jest zawsze najlepsza.
i porządku pilnują moderatorzy, którym bardzo dziękuję w tym momencie, że są i działają tutaj. Mam nadzieję, że dobrze czujecie się podczas tych transmisji. Ciekawe, czy będzie 1000 plus osób live. Pirotechnik pyta. Zobaczymy. Będzie miło. To jest po części w waszych rękach. Naprawdę. Wiecie dobrze o tym, że jak atakujecie łapki, to tak jest. To zawsze ta transmisja jest wypychana dalej. Mariusz Rejman, dziękuję za super czata. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki wielkie. Okej. Czy gwiazdę polarną, a może sobie zerkniemy na nią w Space'ie? Żebyście dokładnie zrozumieli, o co chodzi. Kiedy ta kometa będzie, Paweł Dudkiewicz pyta. Jeszcze troszkę poczekamy, żeby się niebo ściemniło. W ogóle, właśnie, nie dokonałem pomiaru SQM. Zróbmy to, chociaż dziś to może być wynik niezbyt satysfakcjonujący. 19:40. 83% księżyc. Dlatego warunki napisałem 5/10. Bo szału nie ma. 19:43. Zobaczcie, jak precyzyjne są te urządzenia. To jest taki fotometryczny pomiar jasności nieba. Im wyższa jest ta liczba, tym ciemniejsze niebo. I zazwyczaj, kiedy nie ma księżyca i nie ma białych nocy, osiągamy tutaj wyniki 20-70, 20-75. Natomiast 19:43 to jest takie podmiejskie niebo. I to nawet pod takim większym miastem. Widzę, że wpadają kolejne superczaty. Moi drodzy, ostatni live był pod tym względem rekordowy. Widzę, że już się zaczyna. Moi drodzy, spokojnie, spokojnie. Nie, Bartku, nie umknął mi superchat od Mariusza, dziękowałem za niego i teraz widzę, że Patryk Metal. Patryk jest chyba metalowcem. To mielibyśmy o czym rozmawiać. Też bardzo lubię, dużo słucham i wychowałem się na tego typu muzyce. Czy możemy zobaczyć M35? Polish Kerbal. Wiesz co? Może się zobaczyć na zdjęciach z koronografu Soho Lasco C3. Bo teraz Słońce przechodzi właśnie w tamtych okolicach. Soho Lasco C3. Latest image. Nawet jest. Zobaczcie. To jest z sondy kosmicznej Soho, która fotografuje koronę słoneczną. Ona ma taki specjalny koronograf, taką zasłonę okultacyjną. I tutaj mamy gwiazdy bliźniąt. I w tym miejscu to pojaśnienie to jest gromada M35. Zimą ją oglądaliśmy, kolejnej zimy będziemy ją oglądać, a teraz w tamtym miejscu właśnie przechodzi Słońce. To są te gwiazdy 3, Tejad Propus i 1 Geminorum. Tutaj macie M35. Także widzisz, nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeśli poprosisz o pokazanie M35 w czerwcu, na przełomie w sumie czerwca i lipca. Okej, wracamy do gwiazdy polarnej. Piotrek Nawrocki, dziękuję ci. Dziękuję ci, Piotrku. Co jeszcze? Pozdrawiam brać metalowców, napisał Danielus. M35 jest chyba dokładnie za Słońcem, napisał Bartek. No i właśnie już tak, niedokładnie. Maja pisze, Mateusz, twój głos jest usypiający, ale jakoś dam radę. No właśnie, jednocześnie chciałbym, abyście coś z tych transmisji wynieśli, a z drugiej strony jakoś dzieje się tak, że niektórych usypiam. No cóż, niech każdy najlepiej wyniesie to, co dla niego najlepsze. Jeśli ktoś tutaj jest tylko po to, aby się zrelaksować, to też się cieszę. To jest w tej chwili sytuacja. Nasza planeta, Słońce, tak oświetlona jest Ziemia. Spójrzcie, że promienie słoneczne sięgają do północnej Skandynawii. Tam mamy dzień polarny, w Polsce mamy białe
noce. Po co to włączyłem? Już zapomniałem. A, mieliśmy zobaczyć sobie gwiazdę polarną. Ona jest tu. To jest ta gwiazdka. I jeśli dobrze kojarzę z filmu o gwieździe polarnej, gdybyśmy odległość Ziemia-Słońce... O, niepotrzebnie orbity włączyłem. Znaczy, myślałem, że będzie ich mniej, a nie wszystkie. Gdybyśmy odległość Ziemia-Słońce zamknęli w 5 centymetrach, nie, już wiem, w 2,5, czyli całą orbitę ziemską, zamknęli w 5 centymetrach, to gwiazda polarna byłaby 750 km od nas. Gdyby to było 5 centymetrów od jednego krańca orbity do kolejnego, to gwiazda polarna byłaby 730-750 km od nas. I zobaczcie, teraz opuszczamy Układ Słoneczny i lecimy w jej kierunku. Teraz naprawdę przyspieszyłem, 13 lat świetlnych na sekundę. Zbliżamy się, mijamy inne gwiazdy i dolatujemy do Polaris. I widzimy to, co widzimy w naszym teleskopie. Dwie gwiazdy. To jest ta jaśniejsza, którą widzimy gołym okiem. Ona ma jeszcze mniejszą towarzyszkę, której już Wam nie pokażę. One nam się zlewają w jedną, ale za to widzimy tę drugą. Tak je symuluje program Space Engine, a tak widać je w naszym teleskopie. Jaśniejszy układ podwójny i trzecia gwiazda na doczepkę, składnik B. Co to za apka? Space Engine. Sprawdzam w opisie. Macie. W opisie macie napisane wykorzystywane oprogramowanie i tam możecie odczytać, że najczęściej korzystamy ze Stellarium i z programu Space Engine. A czy Słońce byłoby widoczne z gwiazdy polarnej? Pyta Sky Kubeł. Bardzo dobre pytanie. Myślę, że możemy to sprawdzić w Space Engine. Odległość do gwiazdy polarnej to jest około 432 lat świetlnych. 430 lat świetlnych. Widzimy Polaris, ponieważ jest dużo większa od Słońca, dużo jaśniejsza. Jakie byłoby Słońce stamtąd? Wystarczy, że piszemy Solar System, gwiazda. OK. 9,7 magnitudo. Macie to tutaj. Czyli w dużej lornetce lub w małym teleskopie zobaczylibyśmy Słońce. To jest nasza gwiazda z odległości 430 lat świetlnych. I oczywiście planety widoczne, cały układ, orbity planet byłyby widoczne z góry, tak jak my patrzymy na gwiazdę polarną, która znajduje się blisko bieguna Układu Słonecznego, który jest w konstelacji Smoka. A biegun niebieski ziemski jest w konstelacji właśnie Małej Niedźwiedzicy i z takiej perspektywy widzielibyśmy Słońce i planety. Zatem, gdyby ktoś tam żył i chciał zaobserwować, co się dzieje w Układzie Słonecznym, nie zobaczyłby tranzytów planet. Czy udałoby się sfotografować Jowisza i Saturna w podczerwieni, gdyby mieli taki teleskop Webba? Z 430, nie wiem, czy Jowisz i Saturn nie są zbyt małymi planetami, aby
można było takiej obserwacji dokonać, ale kto wie, a może po prostu dysponowaliby o wiele lepszymi technologiami. Dobrze, przenieśmy się już do tej komety. Myślę, że na godzinkę przed północą słoneczną warto byłoby już zacząć tam obserwować. Ciemniej już dziś nie będzie. A, zmierzyłem SQM, a go nie uzupełniłem. Już to robimy szybciutko. Tam było 19.43. Taki wynik padł chyba nawet 3 razy z rzędu. 19.43. Bartek pyta, czy interesuje się astronomią od dziecka? Właściwie tak. Tak, jak miałem 8 lat. Co to magnitudo? Mać pyta, szać. Mać szać, co to magnitudo? Jest też film na Astrolife. Wpisujesz magnitudo, astrolife i wszystko wyjaśniam. Pokrótce mówiąc, to skala jasności gwiazd. Kiedyś, kiedy astronomowie nie posiadali teleskopów, podzielili sobie gwiazdy na niebie, te, które widzą gołym okiem, na 6 grup. I w grupie pierwszej były gwiazdy najjaśniejsze, a w tej ostatniej były gwiazdy najciemniejsze. Czyli im mniejsza liczba, tym jaśniejsza gwiazda. Im większa liczba, tym ciemniejsza. Czyli gwiazda o jasności 2 magnitudo jest jaśniejsza od gwiazdy, która ma 6 magnitudo. WD, powinno być Mac na Arcsec. Właśnie, a nie ma? Ojojoj, to ja tu musiałem skasować przy uzupełnianiu. Wiadomo, magnitudo na sekundę łuku, na kwadratową sekundę łuku. Już to wrzucamy. A może i tego nie było, bo tak teraz sobie dziwnie mi to wygląda. W każdym razie tak, tak to powinno wyglądać. Dlaczego istnieje też ujemne magnitudo? No właśnie, w momencie, kiedy pojawiły się przyrządy, była możliwość pomiaru dokładnego pomiaru jasności gwiazd, no to nagle okazało się, że można nawet niektóre gwiazdy sklasyfikować ujemnie, takie jak na przykład Canopus ma chyba minus 0,7, Syriusz minus 1,5. Na początku było tylko 6 stopni skali, potem też astronomowie posiadający teleskopy mogli obserwować jeszcze słabsze gwiazdy, więc to też spowodowało, że pojawiły się dalsze progi, skala 8, 9, 10 i do, nie wiadomo do ilu, ale chyba 33 magnitudo, to będzie zasięg albo teleskopu Webba, albo ELT, czyli tego ekstremalnie wielkiego teleskopu, który dopiero jest w budowie. My Franią najdalej sięgnęliśmy do 19,2. Pamiętam kiedyś, ale to był live z patronami, przelatywała kometa o 3, nie pamiętam, że jej oznaczenia, i szła przez zenit. W zenicie najczęściej jest, mamy najciemniejsze niebo, chociaż to też zależy, gdzie się znajdujemy. I naprawdę udało nam się sięgnąć 19,2 magnitudo i to kometa, która jest obiektem rozmytym. Nie, nie jestem fizykiem. Tik tak pyta. Astronomia jest moją pasją wyłącznie. Wikipedia podaje 36 mag dla ELT. Napisał teraz Przemek Jarosiński. Dziękuję, Przemku. Czyli jeszcze głębiej. Paweł B. napisał, że lornetką łapią do około 10,5. Tak, ale tą wielką lornetą, prawda? Okej, mówiłem o komecie. Lecimy. Lecimy do niej. Spójrzmy sobie na widoczek z Alfy. Ja teraz wbiję parametry komety. Ona jest gdzieś w tym miejscu, więc teleskop nam się delikatnie podniesie. Jakie tam są parametry tej komety? Nigdy jeszcze na nią nie patrzyłem, więc macie takie pierwsze podejście. Taki unboxing. Sam będę w szoku, albo nie będę, patrząc na to, co uda nam się wyciągnąć z tych dzisiejszych też warunków, które wcale nie są dobre. User objects i dajemy... Aj, nie tu.
i ona ma tak 14,27. 14,27 i 6, nie, i 8, i plus 79,15. Trafi nam, powinno nam trafić. Teraz będzie mały ruch teleskopu. Dokładnie w miejsce, w które wskazuje wskaźnik. I co on tam widzi? Na razie nic, musimy podbić ekspozycję, bo o ile do gwiazdy podwójnej musieliśmy zejść z ekspozycji, tak teraz potrzebujemy ją delikatnie podbić. W ogóle, słuchajcie, widzieliście na początku księżyc przez moment. Jest tutaj ze mną Lund, który jest jednak ode mnie jakieś 10 metrów i pracuje zdalnie. O, już ją widzę. Tylko poczekamy, aż się montaż ułoży. Będziemy musieli ją wyłuskiwać. I ciekawe, czy uda się wydobyć jej zielonkawy kolor. Na tak jasnym niebie. Zanim montaż się ułoży, to wam pokażę. Lund śledzi księżyc, chociaż muszę go delikatnie podciągnąć w górę. Chwilka. To tak było przygotowane, gdyby ktoś chciał zapytać o księżyc. Pokażę wam, gdzie jest Lund. Może uda mi się przełączyć mikrofon na... w Alfie, to będzie ten. Teraz powinniście mnie przez chwilkę słyszeć inaczej. Tu jest Frania skierowana w rejony Gwiazdy Polarnej i miejsca, gdzie jest kometa, którą będziemy za chwilkę oglądać. A Lund jest tu. Ponieważ z miejsca, z którego prowadzę live'a, żeby mieć dobry widok na półkulę, na niebo północne, nie widziałbym księżyca. Tu już jest Lund, który jest podpięty przez zdalny komputerek. Komputer też możecie zobaczyć, tam jest nisko pod teleskopem. No ale my patrzymy na małą niedźwiedzicę 16-calowym Dobsonem. Przełączam mikrofon. I już do was wracam. Tak, była Kasiopeja widoczna przez chwilkę. I ja zobaczę. Ponad 200 łapek brakuje, co jest z wami, pisze Rafał. 200 łapek, a, brakuje, już myślałem. No tak, 855 osób, 683 łapeczki. Przypominam o możliwości oceny live'a. No i co z tą kometą w końcu? Już ją łapiemy. Już ją naświetlamy. Jest to obiekt bardzo wymagający i przy tym dzisiejszym jasnym niebie... Zobaczymy, jak nam się zaprezentuje. Chwileczkę. Już dostrajam obraz. O, lekko nie będzie. Niebo jest jeszcze niebieskie, granatowe, jasne.
Zobaczcie. Zresztą widzicie to na obrazie z Alfy. I to obraz w naszym teleskopie. Jest kometa, w ogóle jest przy jakiejś galaktyce. Za chwilkę sobie to powiększymy, tylko dajcie mi moment na poprawę opisu. C2023E1 Atlas. Kometa odkryta przez zautomatyzowany przegląd nieba. Kometa jest oczywiście w tym miejscu. Tutaj widzimy jakąś galaktykę. Newtonem na Dobsonie konkretnie, pisze Astro Zabawa. Tak, tak, tak. Tutaj już obserwujemy od wielu lat. Właśnie. Ile już lat? Za chwilkę sobie o tym pomyślę. Za chwilkę dokładniej sobie... bo coś mi się kojarzy, ale to za moment, tu jeszcze zobaczymy, czy da się coś z tego wytargać. Trudno wyłuskać jej kolor, ponieważ mamy niebieskie niebo. Jeszcze granatowe niebo. Nawet najlepsi fotografowie, astrofotografowie mają problem z wyłuskaniem jej warkocza. No, biała noc i do tego księżyc. Tu jest kometa, tu widzimy jej komę, rozległą, okrągłą. Tu jakaś galaktyka, zaraz zobaczymy, co to dokładnie jest. Zobaczymy też, w którym miejscu ta kometa się znajduje na swojej orbicie. PGC 51767, 15 magnitudo. Włączmy zdjęcia nieba. Tak, to jest ona, galaktyka ustawiona do nas krawędzią. A jak w ogóle ta kometa będzie się poruszać? W którym kierunku ona będzie zmierzać? W kierunku tej galaktyki. Za chwilkę nam się złączy z tą gwiazdą i dosyć szybko się porusza. Według Stellarium znajduje się w tej chwili 97 milionów kilometrów od nas i porusza się z prędkością 41 km na sekundę. Zaraz wam pokażę jedno ze zdjęć, albo kilka zdjęć z grupy Comet Watch, gdzie ta kometa jest dosyć obficie obfotografowywana. Widzimy ją tu. I teraz widzę, że jednak są NLC. Ciągle Gdańsk podesłał Michał Geppert. W Gdańsku są widoczne i podesłał mi Łukasz na fanpage'a prywatną wiadomość. Dzięki Łukasz za zdjęcia. Ja sobie już wejdę na grupkę Comet Watch. E1 Atlas. Piękne opracowanie. Toni Scarmato. Dosyć dobrze kojarzona postać w świadku obserwatorów komet. Człowiek, który nie tylko fotografuje komety, ale też często wyciąga widma. Prognozuje. Słuchajcie, wrzucimy sobie teraz przeglądarkę. Zobaczcie, tak wygląda ta kometa na odpowiednio przygotowanym materiale, odpowiednio wyciętym tle. Zerknę jeszcze jakieś inne zdjęcia. O, tutaj mamy ładnie Attila Sebastian. Też zobaczymy zdjęcie wykonane przez tego miłośnika. I kto jeszcze? Kamila Cymorek, obserwatorka z Polski. Norbert Mrozek, również polskie zdjęcie. I Rafael
Esposito. Zaczniemy od Rafaela Esposito, żebyście uświadomili sobie, że to naprawdę jest zielona kometa. Zobaczcie, jeśli dobrze się wytnie tło. No bo jak wspominaliśmy wcześniej, większość komet jest zielona. Ogromna większość. Za to odpowiedzialność za to ponosi cyjanowodór. Tu mamy Sebastian Attila. Udało się z takim warkoczem jonowym, no to to jest naprawdę wyczyn, bo to jest tak, ta C2023E1 Atlas. Czyli ta, którą obserwujemy również my. Zobaczcie, jak widok w naszym teleskopie i... Słuchajcie, spróbuję jakoś te kolory naprawdę dostroić, ale ciężko się walczy z tym błękitem nieba. Widok w naszym teleskopie. Wow, jest! Jest ponad 700 łapek, lecimy dalej, pisze Rafał. Rafał tutaj się stał takim naszym wodzirejem łapkowym. Kiedy jakiś live ze wschodu słońca, Dionizos? Możemy taki zrobić. Słuchajcie, może wschód słońca w H-alfa? Tylko słońce czy nie będzie za ciemne? Czy ekstynkcja nie obedrze go z jasności zbyt mocno? Teraz tutaj światło się pojawiło, więc przez chwilkę nie będziemy mogli obserwować, ale wrócimy do przeglądania zdjęć. Najlepszych zdjęć tej komety. Sebastian Attila był pokazany i obiecałem polskie zdjęcia, czyli Norbert Mrozek i Kamila Cymorek. Najpierw zdjęcie Norberta. Możecie zobaczyć, jak trudny, jak wymagający jest to obiekt. Jasność 10 magnitudo osiąga koma i głowa komety. Natomiast jeśli chodzi o warkocz jonowy, to nawet na tak profesjonalnych zdjęciach nie jest to sprawa prosta. Zdjęcie od Kamili Cymorek. I to w zasadzie wystarczy. O, to komety są bardzo trujące. Dokładnie, tak by było. I już wracamy do widoku w naszym teleskopie. I moi drodzy, obserwujemy, jak kometa zmierza w kierunku tej gwiazdki. Tak? Tak to miało wyglądać w stelarium. Zobaczmy sobie jeszcze. Tak. Ona spotka się z tą gwiazdą o godzinie 00:26. Poczekamy, porozmawiamy i przy okazji zerkniemy jeszcze na jej orbitę, bo tego jeszcze tutaj nie było, żebyśmy sobie uświadomili, z jakim obiektem mamy do czynienia, w jakiej odległości od nas. Jak zawsze takie rzeczy polecam sprawdzać na stronie Astro Van Bautenen. Chyba tak to powinno się przeczytać po holendersku. Tutaj mamy w ogóle bardzo dużo informacji o kometach, o planetach. Mars, Jupiter and Moons, Saturn and Moons. Na przykład wchodzicie w Marsa, widzicie, jak w tej chwili jest widoczny. Niestety, akurat co do Marsa, to długo nie znajdzie się na tyle blisko Ziemi, aby można było robić jego zdjęcia, chociaż to, co powiedziałem, dobre zdjęcia Marsa, chociaż to, co powiedziałem, jest względne. Niektórzy na pewno będą sobie z tym doskonale radzili, mimo tego, że nawet najbliższe pozycje Marsa będą dość odległe. Jowisz i Księżyce, tu też mamy aktualną tarczę Jowisza i położenie księżyców. Nie wiem, dlaczego jest tylko Europa. Czyżby wszystkie były za lub przed? No bo jaka skala? Aha, skala. Dobra. Teraz już jest to jaśniejsze. I aktualny widok tarczy. Ale
to taka dygresja tylko. Ogólne porównanie, to co zamieściliśmy w kalendarzu na 2023 rok, porównanie tarcz planet na dzień dzisiejszy w naszym kalendarzu, no z racji tego, że musieliśmy jakoś to uśrednić, są na połowę miesiąca, na 15 dzień każdego miesiąca, ale wracajmy do komet. Bright Comets, najjaśniejsze komety, w tej chwili C2023A1 Atlas od wczoraj nie jest już najjaśniejszą kometą, chociaż tak naprawdę mają jednakową jasność i trudno stwierdzić, która z nich jest jaśniejsza, czy T4 Lemon, czy A1 Atlas. Wchodzimy sobie w tę kometę i mamy, gdzie ona się znajduje. Zobaczcie, właśnie dzięki temu, że jest tak mocno odchylona od płaszczyzny Układu Słonecznego, z Ziemi widzimy ją patrząc w kierunku północnym, patrząc w górę, czyli w kierunku Gwiazdy Polarnej, akurat jakoś w okolice osi Ziemi, czyli tak mamy Ziemię 23 stopnie od osi Układu Słonecznego, 23,5 stopnia, czyli tak by osi ziemska w tej chwili przebiegała. Mam nadzieję, że kursor jest widoczny. I gdybyśmy się znaleźli na tej komecie, to widzielibyśmy Układ Słoneczny z góry. Zresztą można w Stellarium przenieść się na tę kometę i zobaczyć, jak wyglądałaby Ziemia i inne planety z jej perspektywy. A ona? Słuchajcie, ja odnoszę takie wrażenie, że jest ona delikatnie wychylona w tę stronę. Czyli nie jest to idealna koma, tylko ona delikatnie w tę stronę nam się przesuwa. Czy wy też to zauważacie? Tak, peryhelium dość daleko od Słońca. Przez peryhelium ona przejdzie pojutrze, 1 lipca. I to będzie jedna z pierwszych informacji w filmie... Aha, widać dobrze kursor, dziękuję Mariusz. I to będzie jedna z pierwszych informacji w filmie Niebo w lipcu, który wrzucę już jutro. Chyba, na 30% jutro, bo jeszcze muszę go dokończyć. Gdybym nie robił live'a teraz, no to bym go kończył, ale spokojnie, damy radę. Na 30% jutro, a na 70% w sobotę. Nie, nawet nie tak, to się nie musi nawet sumować. Na 100% w sobotę, jeśli nie jutro. A jutro na 30%, może nawet na 40%. Tak, powyżej tej komety jest jakaś galaktyka, Grand Hopping. Tak, też wam się wydaje, że jest delikatnie rozciągnięta. Przypomnę numery tej galaktyki. To była PGC 51767. Może zerknijmy sobie. Nie tu nie trafiłem. W Stellarium. Właśnie tak wygląda to w tym momencie. Tu też obok po lewej mamy jakąś galaktykę. Czy nasz teleskop to zbiera? Czy jednak zbiera? Ale no biała noc i księżyc, moi drodzy. Warunki 5 na 10, a nawet szczerze to 4 na 10. Dalekie peryhelium, 90 ponad 5 milionów kilometrów od Ziemi. Dobra, pomieszałem. Nie peryhelium to jest, tylko to jest punkt najbliżej Ziemi, 95 kilometrów. Peryhelium również dalekie, ale ona przez peryhelium... przeszła, czy przejdzie pod koniec 1 lipca. Dobrze. Zamieszałem się, słuchajcie, z inną kometą, bo jeszcze jest 237 Pelinier widoczna i o obu mówię w filmie Niebo w lipcu. I tak, mamy... Dobrze, to teraz musimy to usystematyzować, bo troszkę namieszałem. Ta kometa przejdzie przez peryhelium 1 lipca i to peryhelium wynosi 153 miliony kilometrów od Słońca, czyli dalekie peryhelium. Jest tak daleko od Słońca jak Ziemia, troszkę więcej niż jedna jednostka astronomiczna i daje się to oczywiście zauważyć, patrząc na tę orbitę, w taki sposób, że mamy tutaj bardzo podobną odległość pomiędzy tą kometą a Słońcem i Słońcem, a Ziemią. Pewnie dlatego nie jest jakoś super okazałym obiektem.
O, teraz mi się uda wyciągnąć jej zielony kolor. Jest, dobrze, jeszcze tutaj właśnie zacząłem tymi suwakami od balansu bieli działać. Tu już przesadziłem, wrócimy do poprzedniego ustawienia. Także, moi drodzy, patrzycie na kometę, która znajduje się w tej chwili 95 milionów kilometrów od Ziemi i 153 miliony kilometrów od Słońca. Czy możemy 103P Hartley, Polish Kerbal? Zapytał. Nie, dzisiaj może nie. To jest kometa, która chyba będzie dobrze widoczna w tym roku. Ja sobie zobaczę. 103P Hartley. 1296 mi pokazuje w tej chwili i ona jest w Pegazie. To nawet... No już Pegas nie jest tak nisko. Zawsze jak Pegas pokazuje się na niebie, to jest dla mnie znak nadchodzącej jesieni. Ale z tą kometą jeszcze poczekamy. Czas najlepszej widoczności jej przypadnie na... jesień, na październik. I bardzo dobrze. Jeszcze w lipcu skierujemy teleskop na 237P Linear. O, już piątek. Fajny gość napisał. Piąteczek pisze też Tomek Przygocki. I ja sobie zerknę, czy nie opuściłem niczego. Co ciekawego opuściłem, może tak. Cofnę sobie troszkę komentarze. Ktoś wcześniej pisał, że druga galaktyka jest widoczna po lewej. Okej. Bartek napisał, i to mi się podoba, filmy nie, bo wy jeszcze w poprzednim miesiącu. Myślę, że domknę ten odcinek. Asia pisze, że czytam w myślach. Opowiada o tym, o co chcę zapytać. Ciekawe, co to było już teraz. Nie pamiętam. Kilka wątków poruszałem. Co tu? Coś się ścięło? Nie. Chyba wszystko powinno działać. Jest ok. Leci sobie zielona kometa. Za 16 minut ma się zrównać z tą gwiazdą. Ale teraz pytanie, czy Stellarium dysponuje naprawdę dobrymi mapami, danymi. Aha, czyli jednak urwało. Ale już chyba jestem. Ścięło na moment, ścięło się, to się może zdarzyć. Ale słuchajcie, teraz YouTube mój jest skonfigurowany tak, że nawet gdyby, nie wiem, wyłączył mi się laptop, to transmisja się nie skończy. Będziecie mogli dalej czatować i czekać, aż go włączę, i znów się podepnę tym samym kluczem pod tą transmisję i możemy to kontynuować. Więc pamiętajcie na przyszłość. Mówię do wszystkich, bo mamy tutaj 601 osób. Gdyby stało się tak, że zerwało transmisję, a nie, właśnie 782, bo przez te lagi czasami jest tak, że właśnie wyrzuca część osób albo coś nie do końca to dobrze wskazuje. Więc przypominam, nie obawiajcie się lagów, one czasami się zdarzają, bo nie wiem, czy komputer jest obciążony za mocno, czy o co tutaj dokładnie chodzi. W każdym razie już jest tak skonfigurowany YouTube, że dopiero ja mogę przerwać transmisję tak definitywnie i ostatecznie. I teraz Blim zauważył i zauważył Tomek Przygocki, że po lagu odpala się transmisja. U niektórych z Was może się odpalić w niższych rozdzielczościach. Pamiętajcie, aby nie tylko po lagach, ale zawsze oglądać w 1024, nie, 1080, jejku, w 1080p. Czy da się do lornetki podpiąć kamerę? Co wy mówicie, że ścina? Dionizos pisze, ale ścina. To chyba był tylko jeden lag. Kolejnych już nie było.
To niemożliwe. Tak, już koniec przedwcześnie wywalonych live'ów. Śmiga elegancko, okej. Czyli u Dionizosa coś się tam dławi komputer chyba. James Black, bardzo ci dziękuję. Miło mi, że ci się podoba. Galimato proponuje F5 wcisnąć, to też. O, moi drodzy, co tam słychać w ogóle w Luncie? Troszkę mu uciekł księżyc, bo on nie jest zalignowany, tylko ustawiony tak na oko, na polarną. Ojejku, jaki byłby teraz tranzyt. Ptaki ładnie przeleciały. Nie zobaczyliście tego, bo ja najpierw poprawię. I możemy sobie też chwilkę na księżyc spojrzeć. Teraz przełączymy się do zdalnego teleskopu, a w nim księżyc w fazie 83%. I co ciekawego na księżycu? Widzimy dużo ciekawych struktur. Przy linii Terminatora. Jak zawsze. Zresztą księżyc nie zawodzi, ale dla niektórych bywa przez to monotonny. Tu jeszcze wyrównam, czekajcie. Zatoka Tęcz, wskaźnik poproszę, dziękuję. Zatoka Tęcz, widoczna już tak niezupełnie przy linii Terminatora. Jest już dużo lepiej oświetlana przez Słońce. Tutaj mamy krater Herschel. Tu krater Platon. Z księżycowymi Alpami, które, no słuchajcie... Księżyc jest tak nisko nad horyzontem, że nie było sensu, aby dzisiaj ustawiać na niego jakiś większy teleskop. Lund, myślę, znakomicie się sprawdza. Zresztą nawet i nawet w tym przypadku mamy wrzucony filtr IR Pass 850 nanometrów. Ale myślę, że widać całkiem przyjemnie. Krater Kopernika, jeden z młodszych kraterów, co możecie zauważyć po wyrazistych promieniach. Góry Alpy już nie tak plastyczne jak wtedy, kiedy mamy blisko linię Terminatora, a tutaj wyłania się Arystarch. Krater Aristarchus z tym regionem w jego obrębie, który ma chyba najwyższe albedo na Księżycu, czyli najjaśniejszy fragment księżycowej tarczy. Co w południowej części? Krater Kepler, krater Tycho. Kto jeszcze nie widział odcinka o Tycho, polecam. Też widzimy bardzo wyraźne promienie. One już się zaczynają pokazywać w tych większych fazach. Wspominałem wcześniej, że odcinek o Gwieździe Polarnej mi się podoba. O kraterze Tycho, ten ostatni, też jestem z niego zadowolony. Polecam, zapraszam. Tutaj krater Gassendi. Bardzo interesująca formacja, ale najlepiej obserwować go z bliska wtedy, kiedy Księżyc jest wysoko nad horyzontem. No bo tutaj nawet możecie zobaczyć, że nam pływa. To są efekty, które powstają w ziemskiej atmosferze. Krater Schiller i Mare Humorum, czyli Morze Humoru. Nie no, żartuję. Morze Wilgoci, ale zawsze jak słyszę to Mare Humorum, to sobie zawsze żartuję, że to jest Morze Humoru. Może tak to powinno być też nazwane. To tyle, jeśli chodzi o Srebrny Glob. Oprócz oczywiście tego, co można
zaobserwować w pobliżu linii Terminatora. Część formacji znakomicie prezentuje się nie tylko wtedy, kiedy mamy tam linię dnia i nocy, ale morze jasności, świetnie widoczne. No i krater Tycho, który, tak jak wspominałem, ma wiele oblicz i jednym z nich właśnie nam, jedno z nich nam właśnie ukazuje. Czyli jasne dno z bardzo dużym albedo. Górka centralna, jeszcze delikatny cień rzuca, ale powolutku coraz bardziej wyraźne stają się te promienie ze szklistej materii stopionej momentalnie podczas bardzo energetycznego uderzenia małej planetoidy około 108 milionów lat temu w naszego kosmicznego sąsiada. Polish Kerbal, ten kto nie obejrzał filmu o kraterze Tycho, niech będzie pożarty przez motomyszy, pewnie z Marsa. A wiesz, gdzie mają lądować i budować pierwsze bazy, pyta? Batory? To ma być tutaj, w okolicach bieguna południowego, gdzieś tu mamy kratery Shackleton. Krater Shackleton, ten do którego nigdy nie wpada do dna, jego nie sięga światło słoneczne, tam są pokłady lodu wodnego i tutaj NASA wyznaczyła kilkanaście miejsc, już dokładnie nie pamiętam, w których lądowanie może się odbyć. To, które to będzie miejsce, będzie zależało od wielu czynników, od tego, kiedy misja będzie startować, przede wszystkim, no i też to było takie zagranie PR-owe, bo to akurat w momencie startu Artemis 1 ogłoszono tak naprawdę, które to dokładnie będzie miejsce, ale tutaj w okolicy południowego bieguna to już wiemy na pewno. A które to będzie miejsce, to zobaczymy. Tomasz poprawa, kometa w lornetce. Brawo Tomku, niezły wynik. Tomek złapał kometę Atlas przez lornetkę. Przypominam, że ten obrazek Księżyca jest z Lunta, który pracuje tutaj zdalnie. Mogę wam przypomnieć w sumie. To jest frania skierowana na kometę. A Lunt pracuje no jakieś 8-10 metrów dalej. Jest tu. I on widzi Księżyc, czego my byśmy nie widzieli z miejsca, w którym jest ustawiona frania. No a tutaj zerknijcie sobie na niebo. Pięknie widoczna Kasiopeja już. Jest to gwiazdozbiór okołobiegunowy, więc mimo że kojarzy się z niebem jesiennym, to tak naprawdę już od sierpnia można podziwiać jej skarby. Tam jest dużo gromad gwiazd przede wszystkim, ale są też piękne mgławice. Chyba mieliśmy jakiś meteor, który przeleciał przez otwór teleskopu w tym miejscu. Cofnijcie sobie o kilka... 15 sekund. Wydaje mi się, że tam poleciał meteor. A już niedługo w taki sposób będziemy oglądać Perseidy. I na Perseidy trzeba będzie załatwić jakiś krótszy obiektyw, jakieś rybie oko może, żebyśmy więcej nieba mogli zobaczyć. Jak najwięcej wyłapać meteorów. Dzisiaj frania bez ubranka, jest sucho i przyjemnie. Kometa zbliża się powoli do tej gwiazdki, mapy Stellarium się zgadzają. O godzinie 00:26 mają się połączyć.
Tak jest, 0026. W cudzysłowie oczywiście połączyć. Będzie to koniunkcja, ale kometa, która znajduje się 97 milionów kilometrów od Ziemi, przejdzie na tle gwiazdy, która znajduje się może setki lat świetlnych od nas. O, albo okultacja może bardziej niż koniunkcja. Słabiej mnie słychać, tak, no bo... dzięki, bo ja nie zmieniłem mikrofonu. Już jest dobrze, dziękuję wam. Tak, za szybko bym chciał wszystko. Mikrofon przełączyłem specjalnie, żeby przy Alfie wam pokazać, a potem już go nie odłączyłem z powrotem i to był ten problem. Naga Frania. Właśnie, Frania dzisiaj bez ubranka. Tak jak wspominałem, może to było słabo słychać. Jest sucho, jest przyjemnie, nic się nie dzieje, nie paruje nam lustro. Ale jestem ciekaw, jakie duże macie opóźnienia w transmisji, że ja już zmieniłem mikrofon 2 minuty temu, a ciągle jeszcze niektórzy piszą komentarz o dźwięku. Zobaczcie, czy na pewno wszyscy jesteście na żywo. Ktoś zaproponował mgławicę Pac-Mana. Jeszcze przyjdzie czas na łowienie Pac-Mana. Jakie SQM, pyta Piotrek. Mieliśmy 19.43, zbliża się północ słoneczna, ale księżyc myślę, że robi nam tutaj całą robotę, więc obstawiam. Ciekawe zresztą, czy się ściemniło, czy nie. Chciałem powiedzieć, że obstawiam, że nie zmieniło się nic. Albo ja mam opóźnienie czatu. 19.66, czyli troszkę się ściemniło, ale bez szału. I ostatni pomiar 19.70. Ola, żeby tradycji stało się zadość, poka Saturna. Czy ja bym go... Nie, z tego miejsca bym go wam nie pokazał, nawet gdybyśmy poczekali do jego wschodu i do momentu, w którym on zbije się wyżej. Natomiast mógłbym wam pokazać Jowisza, ale to już by było o 5 rano. Już za dnia on by się dopiero... Chociaż nie, już dosyć wysoko jest widoczny, około 3.30. Jowisza mógłbym wam pokazać, ale to jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Zerknijmy w ogóle właśnie w pogodę, w nadchodzący czas. Czy będziemy mogli spotkać się na żywo? Bo będzie tak, film Niebo w lipcu na najprawdopodobniej jutro, potem jakieś 2 live'y i kolejny odcinek, bo chyba będzie teraz jakiś dłuższy odcinek, nad którym przysiądę troszkę dłużej. Będzie gwiazdozbiór, a potem też coś ciekawego, co zostało zaproponowane przez jedną osobę na czacie jakieś 3-4 live'y temu. Myślę, że odcinek, na który sporo osób czeka. Środa. Widzę szansę w środę, ale do środy daleko, jeszcze wszystko może się zmienić. Jest też wtorek dosyć ciekawy. 3 lipca mamy pełnię. Potem jest wtorek i środa, 4-5. Może live z samolotami. Skoro pełnia i niewiele można zdziałać. Noc z soboty na niedzielę też wygląda względnie dobrze. Ale to raczej nie będę dostępny. W sobotę też jest start Euklidesa, teleskopu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Chyba około 17. Samoloty zawsze okej. Dobrze. Pomyślimy nad tymi samolotami, bo wiecie, pełnia, to nawet nie chodzi o to, że nie ma zbyt wielu celów na niebie, więc obserwujemy samoloty. Tu chodzi o to, że one są oświetlane przez księżyc, przez jasny księżyc i wtedy możemy je oglądać, bo gdybym zrobił samoloty w Nowiu, nic byśmy prawdopodobnie nie zobaczyli. Telanio pisze, fajna kometa, a ta kulka poniżej to co? Świetny komentarz, bo to ta kulka jest kometą, a tutaj mamy galaktykę.
Jeszcze jedną rzecz muszę, moi drodzy, zrobić, bo może mi tam delikatnie wpada światło do tuby. Teraz powinno się przyciemnić. Zmienimy balans. Nie wiem, czy będzie lepiej. Jest trochę lepiej. Jest trochę lepiej. Troszkę mi tutaj zbierało z laptopa. Jednak to ubranko powinno być, bo ono nie tylko chroni właśnie od wilgoci, ale jednak troszkę tam światło nam wpadało. Teraz ewidentnie widać, że jest zielona, przynajmniej z tym nie ma problemu. I dosyć wyraźna. Rafał teraz pyta, 838 łapek, a tylko 718 widzów. No widzisz, Rafał, do tego doprowadziłeś, że wszyscy pozostawiali łapki. Ci, co poszli spać, już poszli. Ale że was ciągle jest tutaj 712, to też ciekawe. Asia zauważyła, że leci tak, jak pokazywałem. Dokładnie, czekamy. Za 5 minut złączy nam się z tą gwiazdą. Dojdzie do koniunkcji, do okultacji. Jak zwał, tak zwał. I czekamy 5 minut, a potem proponuję, abyśmy zobaczyli jeszcze jakieś obiekty nieba głębokiego, ale z okolicy właśnie Małej Niedźwiedzicy. Nie często zaglądamy w kierunku północnego horyzontu. Zresztą, gdzie teraz jest na przykład mgławica Kocie Oko? Czy ona była w tym sezonie obserwacyjnym? Ach, sam zenit, ale od strony Kocie Oko. Też dosyć dobra lokalizacja do dzisiejszych obserwacji. Możemy mgławicę Kocie Oko obejrzeć i możemy ten plasterek Limonki. Rafał, teraz musisz ludzi nawoływać, właśnie. Teraz musisz udostępniać tę transmisję na różnych grupach Astro i w miejscach, w których może się ona spodobać. Sebastian Jóźwiak. Cześć, kiedyś zachęcałeś do agrowyjazdu w okolicach Łodzi, aby poobserwować gwiazdy u kogoś, kto organizuje takie wieczory. Możesz przypomnieć, gdzie to dokładnie było? Sebastian, nie pamiętam. W okolicach Łodzi agrowyjazdy? W odcinku o pierwszym teleskopie wspominam o Marku w Rokicinach Podhalańskich. Może pomieszałeś dwie różne rzeczy? Moi drodzy, sprawdzamy obecność. Ktoś to zasugerował przed chwilką, chyba Kwazar, właśnie. Sprawdźcie obecność. No to kto tutaj z nami jest? Godzina 00:23. Paweł jest. Giblantar. Blim EUPK.
Madzia Ryndak, Mariusz Suchowolak, Joanna Samsonowicz, Marcin Wrzesiński, ojejku, jak to teraz poszło, aż nie jestem w stanie tego czytać, RAF.pl, Tomek Przygocki, Dominik Tomczyk, Marta Przygocka, Maciej Gruszka, Weronika Nowak, Dareczek D, Dariusz Rafał, Oskar S, Marcin Grek, Timek C, Babcia Babi, Mateusz Ratecki, Łowy w Puszczy, Flore Cezar, Lucek, Adam Tyl. Wiecie co, jak tak czytam szybko, to mi się przypomina 30 ton. Jak tam lektor wyczytywał miejsca od 50 do 30, to podobnie brzmiało chyba. Dziękuję, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Tak, 30 ton lista. Gdzie ona dokładnie na niebie się znajduje? Już pokazuję. Patrzymy w kierunku Małej Niedźwiedzicy. Tutaj sprawdzałem, gdzie jest to kocie oko. NGC 281, nie, tu. Mała Niedźwiedzica, okolice Gwiazdy Polarnej. Słuchajcie, na upartego, jeśli ktoś nawet nie ma prowadzenia, to może skierować tam teleskop i naświetlić kilka sekund, bo w tym miejscu niebo się tak powoli porusza, że można byłoby coś naświetlić nawet teleskopem bez napędu. Ja nie mówię o nie wiadomo jakich czasach, ale można by było coś pokombinować. Teraz znowu się zrobiło coś czerwono. Czy mi się wydaje? Jest ok, zbliża nam się powolutku do gwiazdki. Czekamy na to zbliżenie. Piotrek, dzięki. Boyshan napisał. Boyshan może. Jestem, zasnę oglądając, bo o 6 pobudka zawiało boomerstwem. Za kilka chwil koniunkcja. Już powinna być. Stellarium pokazuje 26 i wygląda, też zwrócił uwagę na to Patryk Metal, że wygląda, jakby kometa miała przestrzelić gwiazdę, czyli Stellarium delikatnie się myli. Zostaliśmy oszukani, moi drodzy. No faktycznie. Ale nie powinniśmy tego zauważyć w naszym polu. Tak naprawdę powinny niemal się złączyć. Tu jak sobie powiększymy naprawdę mocno, to zobaczymy, że miną się. I czy do tego dochodzi teraz? No być może. Troszkę delikatne jest przesunięcie. Echo, pierwszy raz na live jestem, zawsze tylko powtórki oglądałem. Witam cię serdecznie. Gdzie mam yerbę? W kubeczku. Dzisiaj yerba. Anna Żurek, jestem szczęśliwa, bo dzisiaj, bo pierwsze sreberka w tym roku oglądam w Gdańsku, a przyjechałam tu 2 godziny temu z Częstochowy. To gratuluję. I moi drodzy, widzę, że ominąłem super czaty od Frost9077. Dziękuję ci za dyszkę. Frost napisał: Asi 120 i 585 z filtrami zakupiony. Wow, bardzo dobre zakupy. Łowy w Puszczy. Również bardzo dziękuję za super czata. Z filtrami.
Niech to zostanie tak, jak jest. A ja piję kawę, pisze Cezar. Piotr P., ja dziś jestem kolejny raz. No tak, Piotrek, z pewnością. Właśnie, mówiłem, że coś mi się, z czymś mi się skojarzyła ta dzisiejsza data. Jest 30 czerwca i czy pamiętacie, kto z was pamięta, kto z was był może? Chyba w roku 2019 albo w 2020 była koniunkcja, przejście komety T2 Pan-STARRS na tle galaktyki w psach gończych. I to było równe, zaraz to znajdę. Było tych live'ów z kometami już troszkę. Kometa na żywo to nie to. Nie, ja muszę wejść po prostu na kanał. I przelecieć wstecz. Chyba 2020. Pisze Santa Claus. Lecę w dół i szukam. Też mi się tak kojarzy. Ale to również mógłby... W 2000... O, już jestem blisko. Tak, kometa na tle galaktyk. Dobrze, to było 2020. I kolejny live to już był z Neowise. Ten, co złapaliśmy ją na żywo. Tam były dwie części tego live'a. Ponieważ... Właśnie doszło do takiego rozłączenia, które... wyrzuciło transmisję. Teraz to już się nie wydarzy. O, jaki młody chłopak. Zobaczcie. 1080, o tym pamiętamy. Trantytel czasami zagląda. Jozue jest tu cały czas z nami. Nolik65. I mamy dwie galaktyki, NGC 4490 i 4485. Transmisja odbyła się 2 lata temu, 30 czerwca 2020. Dziś jest 30 czerwca, ale ta transmisja odbywała się wieczorem, czyli w nocy z 30. Dlatego jeszcze nie pokazuje, że 3 lata, tylko że 2. No ale to właśnie 3 lata temu. I też Księżyc 77%. Czyli niebieskie tło. Możecie zobaczyć, jak ta... To była... Tak, T2 Pan-STARRS. C2017 T2 Pan-STARRS. Próbuję... O, już sobie w Space Engine. Tutaj o godzinie 00:23, ale to już było 1 lipca. Tak. To nie mogło być 1 w takim razie. Czyli jednak to było w nocy z 29 na 30. Przeszła sobie obok gwiazdy. Ales napisała, Jezu, pamiętam, to już 2 lata, to już 3 lata. Przystojny kawaler. Dzięki, młody student. Bartek tam był. Jacek, pamiętaj jak dziś. Wtedy jeszcze nie znałem kanału, napisał Paweł. Paweł, ty chyba w jakichś Perseidach tutaj dotarłeś, prawda? 2021 chyba. Mikołaj widział nawet siebie na tamtym czacie.
i Mariusz też dopiero od 2021 pisze, że jest. No a potem już był ten live z Neowise, a Perseidy 2020. I Dominik też pisze, że wtedy go tu jeszcze nie było. I Marty też nie było. Sekundka, spróbuję zobaczyć, co z Luntem, bo już nie widzi księżyca. Wygląda to tak, jakby księżyc już zachodził powoli. Tak, Lund już księżyca nie zobaczy. Nawet można powiedzieć, że w ostatniej chwili zerknęliśmy. Okej. Jeśli chodzi o kometę, wystarczy. Księżyc znikł czy Lund? Księżyc. Jeszcze troszkę i będzie 900 łapek. Widzę, że Rafał tutaj trzyma rękę na pulsie. Asia napisała, aha, bo wcześniej też Michał. Adam Michałek zwrócił uwagę. Pamiętam, jak Mati na etacie był. Tak było. I chodziłem do pracy naprawdę zapałki w oczy. Ale astro było ważniejsze zawsze od wszystkiego, więc dlatego ten kanał tak się nazywa. Asia pisze, mnie również nie było, teraz nadrabiam zaległości oglądając wcześniejsze live'y. Super, że jest taka opcja. Tak, tak, transmisje tutaj będą zostawiane. Piotrek Chochołek, pozdrawiam. Dzięki za komentarz. Dominik namierzył, że jest tu od 25 lipca 2020. Czy to nie był ostatni live z Neowise? Może. Kocie Oko, czyli NGC 46543? Nie, to były te galaktyki w pannie. 4567? A jednak, 6543, dobrze. To te galaktyki to były 4, 5, 6, 7. NGC 6, 5, 4, 3. Niech nam tylko ładnie tutaj trafi.
Już jest kocie oko. Widać dokładnie, który to będzie obiekt. Możemy śmiało zejść z czasu. Szkoda, że w wyciągu nie mamy kamery 585. Moglibyśmy zajrzeć głębiej w to oko. Tak wiem, opis jeszcze nie zmieniony, za chwilkę go zmienię. Ciekawe, czy już ktoś zwrócił na to uwagę. Ja w tej chwili nie widzę czata. W tej chwili celujemy na... w tę mgławicę planetarną. Aktualnie oglądamy mgławica, inaczej, NGC 4567 6543 kocie oko, mgławica planetarna. Jakie to są obiekty? Jaką mają naturę? To było szerzej omawiane na poprzedniej transmisji, więc może nie będę tego wspominał tak często, chociaż często do mgławic planetarnych wracamy, ale zobaczcie, jak pięknie prezentuje się jej struktura, jak widoczna jest wyraźnie gwiazdka centralna i powłoki odrzucone na zewnątrz. Albo tak pokrótce, to oczywiście śmierć mało masywnej gwiazdy, takiej o masie nie większej niż 8 mas Słońca. Nie dochodzi tutaj do eksplozji, a jedynie do odrzucenia zewnętrznych powłok gwiazdy, która właśnie zakończyła swój żywot. Pięknie nam ją pokazuje. No zobaczcie, teraz 300% kropa. Jaki wspaniały seeing w ogóle dziś. I jeszcze ta kamera 294, co tutaj by wyprawiała 585, to aż nie chcę o tym myśleć. Chociaż ona jest blisko. Bo jest w luncie. Zawsze można ją przynieść. Ale jest okej. Tak zostanie, nie będziemy już kombinować. Adam napisał, że to chyba moje ulubione obiekty. Moje też. Cechuje je przede wszystkim różnorodność i przede wszystkim to, że są dosyć proste w obserwacji, łatwe, bo są to małe, skondensowane obiekty i jeśli ktoś mieszka na przykład pod dużym miastem, no w mieście to troszkę już może nie, ale jeśli ktoś ma takie niebo podmiejskie, to są to najbardziej dostępne obiekty DS. No, okej, gromady gwiazd też, chociaż nie wszystkie, ale mgławice planetarne naprawdę dają sporo radości. Gdzie pracowałem, powiedz, albo przypomnij mi, co ty robiłeś na etacie, no chyba, że nie chcesz, tak z ciekawości pytam. Pracowałem fizycznie w fabryce owiewek samochodowych. Michał, proszę cię. Oskar już pyta, czy długo by trwała ta wymiana. Nie mam tutaj... No nie, nie trwałaby długo. Ustawianie ostrości by trwało dłużej. Musielibyśmy. Musiałbym pójść po przejściówkę 1,25 cala, bo 294 Pro jest wrzucona w dwucalowe gniazdo. I tylko tyle. A potem ustawić ostrość na jakiejś jasnej gwieździe i wrócić do kociego oka. Tylko chwilka, bo ja bym tutaj
jednak na razie nie kombinował. Spojrzał, popatrzyłbym chwilkę na to kocie oko, takie jakie je widzimy. Spróbowałbym złapać halo, ale z tym może być kłopot, bo tam Gławica posiada piękne, rozległe halo. I może my teraz, oglądając ją w taki sposób, patrzymy na jej centrum. Ale w tym miejscu chciałbym wam polecić znakomitą pracę jednego z naszych moderatorów, który chyba nie wiem, czy tu dziś jest, czy nie. Przynajmniej nie mignął mi ani razu. Może jest gdzieś w terenie, działa. Mirka Stygara na Astropolis. Zobaczcie, jakie zdjęcie tej mgławicy. Wspaniała praca, dodatkowo zebrane spektrum. Amatorsko. Zdjęcie zdjęciem, ale jest to wzbogacone wspaniałym opisem tego obiektu. Wrzucę wam to na czat. Kliknijcie sobie, zapiszcie w zakładkach. Bardzo obszerny opis obiektu, obszerny opis sposobu, w jakim to zostało sfotografowane, w jakim sposób zebrane zostało widmo. Jeśli dobrze kojarzę, mogę się mylić, ale najprawdopodobniej tutaj są trzy ekspozycje. Trzy różne. Ale musiałbym teraz zgłębić ten temat, a może jak podają źródła zewnętrzne, pierścień jest zmienny, wynika to z emisji. Tutaj chyba chodzi o te strzałki właśnie. Na chwilkę, przez chwilkę się zaczytałem w tym artykule. Moi drodzy, wam polecam w ogóle forum Astropolis i przede wszystkim zapoznanie się z tym wątkiem. Chyba nie musicie mieć wcale konta, żeby móc przeczytać, jak wspaniale Mirek tę mgławicę zobrazował. My na razie mamy ekspozycję ustawioną tak, aby widzieć centrum, ale możemy też oddalić obraz i spróbować wyłuskać chociażby jakieś znamiona tego halo. To nie wyjdzie nam na pewno tak, jak wyszło Mirkowi na wielogodzinnym projekcie. Poza tym mamy białą noc, ale teraz jest północ słoneczna, jest najciemniej i mamy księżyc, więc nie liczyłbym tutaj na cuda. No nie, ale przy tych dłuższych ekspozycjach to po prostu głupotą było to, że nie wziąłem tej osłony, bo nie spodziewałem się, że tutaj, wiecie, przy tak światłoczułym instrumencie, nawet światło pilota, jak wpada do teleskopu, to może nam zaczerwienić obraz. I teraz muszę tutaj walczyć z tymi gradientami, dziwnymi, śmiesznymi kolorami. Dobrze, że w planach nie było mgławic emisyjnych na przykład, no bo to byłoby nie do zrobienia. Znaczy, gdyby taki był plan, to bym poszedł i założył tą osłonę. Tu jest fragment tego halo, ale to i tak nie byłoby dziś widoczne. Nie w księżycową noc, do tego trzeba wiele godzin naświetlania. A pomyślałem sobie, no jest sucho, no to... to nie będzie potrzebne, a jednak
przecież to jest osłona, nie tyle jaka to jest osłona, ale tak światłoczuły sprzęt może łapać absolutnie wszystko. Zerknijmy sobie jeszcze na zdjęcie z Hubble'a. O, i Mirek tu już opisuje na czacie. Czy daleko mam po ubranie dla Frani? Nie, nie, daleko nie mam. Tylko musiałbym chyba ją obniżyć i najlepiej wyłączyć, żeby nie pracował, żeby nie pracowało śledzenie, bo trochę bym ją szarpał, jakbym zakładał, żeby tam niczego nie uszkodzić. No i musiałbym kamerę odłączyć, no tak. Te wszystkie kable, bo nie założyłbym tego przez to. Okej, damy radę. Spokojnie. Obiekty, które są dzisiaj naszym celem, nie wymagały aż tak długich ekspozycji, jak nawet mamy pełnię, spokojnie. Dobra, co miało być plasterek limonki, ale jeszcze zanim głowica, kocie oko z Hubble'a. Żebyśmy sobie podejrzeli, czym są te pętle. Które widzimy wokół gwiazdy centralnej. Ciemniejsze, jaśniejsze miejsca. Widać to szczególnie na niektórych obrazach. Możemy jeszcze troszkę skrócić czas dla tej mgławicy. Mamy sekundę. No, ale potem już pojawia się więcej szumu. Ta sekunda to było dobre rozwiązanie. Zresztą teleskop nam dziś prowadzi wyśmienicie, bo jest to dość łatwy region nieba do prowadzenia. Zobaczcie, to co widzimy wokół gwiazdy centralnej, to są te pętle tutaj na obrazie z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Kosmiczny teleskop Hubble'a tak sfotografował tę mgławicę. Może na chwilę zostawię ten widok. Na pewno część z Was słyszała wcześniej o tej mgławicy planetarnej. Nie pojawiła się w poprzednim live'ie, to oglądamy ją teraz. Znajduje się w odległości około 3,5 tysiąca lat świetlnych od nas. I widok w naszym teleskopie. Mirek pisze, że piękne zdjęcie tego obiektu wykonał Łukasz Sójka. To jeszcze znajdziemy. Na Facebooku Łukasza. Zobaczcie, jaki detal. No ale Łukasz to profesor astrofotografii.
Teraz, moi drodzy, plasterek limonki. Będzie zdjęcie do kalendarza na przyszły rok. Pisze Kwazar. No to jeszcze zależy, z jakiego klucza będziemy korzystać, wybierając zdjęcia. W tym roku cały kalendarz jest oparty o zdjęcia patronów. Jak ten plasterek limonki namierzyć? Nie pamiętam jej numeru. Nie wiem, czy w Stellarium jest jakoś opisana. Mgławica planetarna, plama atramentowa. Nie, muszę się posilić Googlami. IC to by było 3568. Tak, IC 3568. I gdzie ona jest? Też w pobliżu Gwiazdy Polarnej. IC 3568. Już coś widzimy. To będzie chyba bardzo mały plasterek limonki. O tak. Okej. To jest malutka mgławica. Ale za chwilkę nam się ustabilizuje montaż. I zobaczymy, co uda się z tego wyciągnąć, co uda się z niej wykrzesać z naszym teleskopem. Widzimy jakby dwie powłoki. Jedna w środku jest jaśniejsza i zewnętrzna powłoka, ale żeby dostrzec detal w środku tej mgławicy, to musielibyśmy zrobić lucky imaging, czyli bardzo szybkie klatki, jeszcze wziąć kamerkę ASI585. Fotograficznie byłoby to do wyciągnięcia. Natomiast w takim obrazie na żywo, aby mógł Wam to jakkolwiek pokazać, aby w miarę atrakcyjnie wyglądało, no to możemy to zrobić tylko w taki sposób. A zobaczcie, o co chodzi. Przeglądareczka i mamy plasterek limonki. Tak wygląda ta mgławica. I tu w fałszywych kolorach, żeby podkreślić jej charakter. Tutaj zdjęcie z teleskopu Hubble'a. Czyli jest dosyć malutka. Gib Giblantar zauważył, że tylko 44 łapki brakują do 1000. Ciągle mamy 611 osób. Może macie jakąś propozycję na kolejny obiekt? Spodziewałem się, że może będzie ona troszkę większa, ale jednak lekko się rozczarowałem.
Obiekt może być z okolic Gwiazdy Polarnej, ale nie musi. Możemy powolutku przesunąć się w okolice np. Kasiopei czy Łabędzia, tylko ja bym musiał swoje stanowisko przesunąć lekko. O, zobaczcie, teraz to jakby miało ręce i nogi. Widzimy dwie powłoki, gwiazdę centralną, chociaż nie widzimy szczegółów w środku. Galaktyka trójkąta. Nie, 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 na to przyjdzie czas i będziemy... Zrobimy sobie wycieczkę po galaktyce trójkąta z kamerą ASI 585. Podobną wycieczkę do tej, jaką mieliśmy po Andromedzie, po galaktyce w Andromedzie w zeszłym roku. I po galaktyce w Andromedzie też zrobimy wycieczkę z kamerą ASI 585. Cześć, Marcin Magnat. Bartek Grodkowski proponuje galaktykę Firework. Ciekawa propozycja. Marcin proponuje NGC 7023 w Cefeuszu, rzut beretem od Polarnej. 7023, co to jest? A to Iris, no właśnie, coś mi to mówiło. Nie, tak, tak, Iris. 7023, próbujemy. I też już będziemy bliżej galaktyki Firework. Moi drodzy, za momencik przyjdę, uzupełnię sobie yerbę, którą w ogóle mamy godzinę, 1:02, no to jeszcze chwilkę posiedzimy, uzupełnię sobie yerbę i wracam za dwie minutki, ale jeszcze nie, zobaczymy, czy coś nam tutaj się pokazuje, tak, no jest Iris, tylko cały czas miejcie na uwadze fakt, że warunki dzisiejsze oceniam jako 4/10. Czy my w ogóle powinniśmy w takie obiekty celować? Bo jeśli ktoś tutaj zajrzy przypadkiem, pomyśli, że to jest maks, na co stać nas i nasz teleskop, nie zauważając tego, że warunki do obserwacji tego typu obiektów są dziś tak naprawdę słabe. Iris piękny. Ale poczekajcie chwilkę, zaraz przyjdę. Dwie minutki i jestem.
I już jestem. I zbieramy Irysa. Mgławica Irys. I tutaj też nie jestem pewien, czy kiedykolwiek na live, mieliśmy ją w obiektywie. 7 łapek. No dawajcie, pisze Piotrek. Ja już tutaj dostosowuję obraz. Uzupełniam yerbę. Przyniosłem sobie cały dzbanek. A jeśli uzupełniam yerbę, to znak, że jeszcze troszkę posiedzimy. Ile mamy osób? 577. Sprawdzamy obecność po godzinie. Chyba ostatnio sprawdzaliśmy też jakoś 8 minut po północy. Piękny Irys, zauważa Marta. Właśnie, a z moi drodzy, przecież dzisiaj 4 na 10. Księżyc w pełni, biała noc. Wrócimy do Iryska we wrześniu. Będziemy oglądać każdy kłaczek, każdy kłębek gazu w tej mgławicy. Po pierwsze, podpiszmy ją sobie. NGC 7023. Irys. To jest mgławica refleksyjna, prawda? Tam nie ma obszaru emisyjnego. Nie jest to obszar formowania nowych gwiazd. Tam jest tylko gwiazda rozświetlająca obłok. Jeśli dobrze pamiętam. W pobliżu którego się znajduje. Dokładnie, to mgławica refleksyjna położona 1400 lat świetlnych od nas. Zobaczcie, jak pięknie ją widać. Jasna gwiazda, która znajduje się w jej centrum, wyłącznie rozświetla obłoki, w których jest skąpana. A jak przyjdziemy tutaj w Noviu i jeszcze wrzucimy na przykład jakiś filtr UHCS, dajmy na to. No to będzie naprawdę ciekawie. I zobaczymy. Zobaczymy, kto z nami jest. Jest 1K, zauważył Piotrek. Świetnie, dziękuję wam, moi drodzy. To było jeszcze wcześniej, nie zauważyłem. Kuba Kamiński, jest łowy w puszczy. Daniel Laskowski, Oskar S, Marta i Pykło 1000, zauważył Mikołaj, Wojtek Fira. Andrzej Kobylski, jestem, ale już się kładę. Możesz się położyć z tym live'em, chyba że nie lubisz zasypiać przy czymś. Paweł K, Just Stop Motions, Weronika Nowak, Tomek Przygocki, AS, Giblantar, Aga 58, Lucek, S, Azden, Wojtek W, Tomasz Dedich, 500 widzów, będziesz czytał 4 minuty. A pewnie część z was już sobie smacznie chrapie. Przemek, trzymaj się. Frodo PWA, Marcin Wrzesiński, Asia Samsonowicz, Wojtek M, Nenu Babcia Babi, Uki M, Jesieniowodór jest, Zbyszek Zysk, Kamil Kamil i Tomek Poprawa. Tomek jeszcze w terenie? Gdzieś? Na obserwacjach? Czy już spokojnie w domu?
Paradyski, nadal tu jestem, cześć. Bo nie widziałem cię wcześniej. Coś sobie chciałem zobaczyć. Tomek, popatrzę Saturna i spać. Drugi Tomek pisze, jestem w domu. Tutaj padło pytanie. Wcześniej widzę, że Marcin na nie odpowiada. Czy NGC-7023 to części Drogi Mlecznej? Praktycznie 99% wszystkich mgławic, jakie możemy zaobserwować amatorskim sprzętem, znajduje się w naszej galaktyce. To jest bardzo dobra odpowiedź, aczkolwiek wydaje mi się, że Jarek mógł też pytać o coś innego. Może o to, czy ona jest rzeczywiście w pasie Drogi Mlecznej. Jesteśmy bardzo blisko płaszczyzny dysku, aczkolwiek lekko już od niej odbiliśmy. Mgławica Iris. Tak jest w Stellarium. Zobaczcie, no, długo naświetlane zdjęcia ukazują też ciemne obłoki. To w ogóle jest bardzo rozległy obłok molekularny. Mgławica Iris rozświetla tylko jego niewielką część. Tu jest bardzo dużo ciemnych mgławic. I jakiś Starlink. Czy on teraz tam poszedł? Nie, to już było kilka minut temu. Zaktualizowałem, nie mamy żadnego. Jest! Słuchajcie, poszedł sobie. Dokładnie tędy. Widzicie delikatną kreseczkę? To był ten satelita. Miałem akurat w Stellarium delikatne opóźnienie, chyba kilkusekundowe. To my już jesteśmy tutaj. Typowo jesienne obiekty, ale zawsze lepiej spojrzeć na nie latem. Przede wszystkim jest przyjemnie. A po drugie, Frania woli łapać obiekty, które są na wznoszeniu, a nie te, które przechodzą przez zenit. Do Irysa wrócimy w Nowiu. Czekam na kolejną propozycję. Tak, Cefeusz jest pełen kosmicznych pyłów. Praktycznie najlepsze miejsce w kosmosie do polowania na mgławice refleksyjne. Wszystkich tych duchów, rekinów szukajcie właśnie w Cefeuszu. Chyba chciałeś, Marcinie, powiedzieć na ciemne mgławice, ale refleksyjne również. Fajerwerki, właśnie. Właśnie, fajerwerki. Galaktyka Fajerwerk. Kojarzy mi się, że ona też miała jakiś charakterystyczny numer. Fireworks Galaxy 6946. Nie, to nie ona w takim razie. Mirek wcześniej proponował IC-3568. Ale czy to przypadkiem nie było właśnie, no właśnie, to była Limonka. To była tam mgławica. NGC 6943.
6. Widać troszkę drogę mleczną. Supernowa M101. Troszkę mi nie po drodze ze stanowiskiem do obserwacji. Dosyć nisko jest już Wielka Niedźwiedzica. Z miejsca, z którego jestem, to znaczy nad budynkami ją mam. To musiałbym tam polecieć teraz. NGC-6572 jeszcze Kuba Kamiński chyba proponował wcześniej. Biały karzeł, który ładnie ją oświetla. NGC-6572, sprawdzę to. A, to jest ta. A nie. Przypomniała mi jedno z łabędzia, ale to nie, to jest z wężownika. Wolałbym w tamtym kierunku się nie obracać. To jest po zupełnie drugiej stronie nieba, niż my teraz patrzymy. Jak tam trafiliśmy w te fajerwerki? Zaraz to sprawdzę. Jest. Ale chwilka, wyśrodkuję. I za chwilkę wam pokażę. To jest ogólnie dość ciemna galaktyka, bardzo trudna w ogóle w obserwacji wizualnej, coś jak wiatraczek. NGC, jak to było? 6946. W ogóle co my robimy dzisiaj przy galaktykach? Czemu ja tego nie powstrzymałem? Galaktyka Firework. Przy takim księżycu, który w sumie już chyba zaszedł, więc może to też nie jest takie, nie przeszkadza aż tak bardzo. Pamiętam jakoś w roku
2018 była ostatnia supernowa w tej galaktyce. Próbowałem ją zaobserwować, próbowałem zrobić jej zdjęcie i jedyne, co mi wychodziło, to ta supernowa. Ta galaktyka jest taka ciemna. Nie, zdjęć to jeszcze chyba wtedy nie robiłem. To właśnie o szkice. To sobie teraz te szkice przypomniałem. I próbę opisywania tej galaktyki. I obserwacje. Wizualnie nie widziałem nic, żadnych ramion. Ojejku, ale teraz strzelił. Starlink, bo cóż by innego. Zaraz sobie odpalę czat tutaj. Niedaleko mamy jeszcze mgławicę planetarną NGC 7008. Ale fajerwerki nam się pokazują. Za chwilkę sprawdzę, co z tą 7008. NGC 7008. O tej nigdy nie słyszałem. Bardzo ładna. I to już jest łabędź? Tak, to już jest łabędź. Tą jeszcze złapiemy. I nawet 10 magnitudo. Myślę, że może być ciekawie. Nie, słuchajcie, nie założyłem tego. Są jakieś dziwne gradienty, to jest brzydkie. W ogóle nie nastawiałem się na takie obserwacje. Miała być kometa i przez to nie będziemy teraz obserwować takich obiektów wymagających tak długiego naświetlania, bo do tego trzeba przygotować osłonę przeciwświetlną. Koniecznie. Dlatego fajerwerki na inny moment, zrobimy jeszcze tę mgławicę planetarną. Tu wystarczy, że mi pilot zaświeci do środka, to jest tak światłoczuła kamera. Siedem zero zero osiem. Cześć, patrzcie, jestem we wtórnym. Takiego widoku to jeszcze na live nie było. No i to będzie ostatni obiekt dziś. Ta mgławica 7008. Widzę ją. Ładnie wygląda, o ile to ona, ale nie potrzebujemy do niej aż takiego czasu.
A jednak będzie potrzebowała troszkę dłuższego naświetlania, ale też niezbyt. 5 sekund. Myślę, że już jej wystarczy. I już za momencik ją pokazuję. Za dużo niebieskiego. I znowu jakaś czerwień. Nie, słuchajcie, to po prostu był beznadziejny pomysł. Myślałem, że to się, że aż nie spodziewałem się, że aż tak to będzie zbierało wszystko, totalnie wszystko. Może nawet skądś mi wpada to światło. Ale no wiadomo, jesteśmy w misji rozszerzonej już, to co miało być zobaczone, zostało zobaczone. A poka Saturna bez niebieskiego znika. Nie, to nie o to chodzi wcale. Ale i tak, rób częściej z tym lusterkiem, i tak mamy już godzinę 1:29, i tak ten live trwał dłużej niż zakładałem, zrobiliśmy więcej niż w ogóle zakładałem, że będziemy robić, że będziemy patrzeć. Zrób z tego miniaturkę, napisał Daniel. Co jeszcze? Mamy 30 czerwca, jutro niebo w lipcu. Potem zobaczymy się prawdopodobnie we wtorek albo w środę. Trzymajcie rękę na pulsie, subskrybujcie. To będziecie wiedzieć, kiedy coś się wydarzy. I no to chyba tyle. Tyle jestem w stanie zapowiedzieć na najbliższy czas. W sumie ładna noc, ale takich będzie jeszcze wiele. Nie będę już leciał po tą osłonę, bo mamy godzinę 1:30, już i tak pewnie zaczyna robić się jaśniej. Dziękuję za obecność, dziękuję za 500 000 łapek, za waszą aktywność i moi drodzy, do zobaczenia. A jeszcze zobaczę, co piszecie. Bo przecież czat działa. Dzięki za umilenie połowy zmiany. Dzięki Piotrek, dzięki Tomek. Rusek. Tak. Lucek, w porządku. Bardzo dziękuję. Dobranoc, maksimum nostalgii. Teraz nie zasnę, bo kawy wypiłam. Dziękujemy, dobrej nocy, napisał Paweł. Paweł, w ogóle mam jakiś problem z twoimi komentarzami. Zawsze, ale to zawsze, jak komentujesz coś pod live'ami, pod filmami, mi się wydaje, że tu jeszcze nawet paruje trochę to wtórne. Ale nie, bardzo delikatnie. Bardzo, bardzo delikatnie. To by nie było zbyt zauważalne. Zawsze muszę twój komentarz zaakceptować. Jest do sprawdzenia. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nawet kiedy piszesz normalne rzeczy. Zawsze piszesz normalne rzeczy. Przecież.
Astrozabawa, meteoryt, tunguski, rocznica, a ty cicho. Tak, cicho, cicho. Bo zawsze o wszystkim trzeba powiedzieć. Nie wolno o niczym zapomnieć. Może kalendarium na live'ach zrobimy. Co się wydarzyło danego dnia na przykład. Ale nie... Nie można... Widzę, że wcześniej też już o tym pisałeś. To straszne. Ale się przykleiłeś do tej katastrofy tunguskiej. To tak, moi drodzy, tak. Dobrze, Astrozabawa specjalnie dla ciebie, moi drodzy. Mamy 30 czerwca 2023 roku. Mija 115 lat od katastrofy tunguskiej. Myślę, że teraz już naprawdę wszyscy będą mogli spokojnie zasnąć. Dziękuję wam. Było mi naprawdę przyjemnie. I mam nadzieję, że wam również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się na pewno niedługo. Cześć!